Możemy kontynuować. Proszę Państwa, następny projekt uchwały jest również związany z Parkiem Świętego Wincentego Paula. W sprawie apelu o bezpłatne przekazanie działek Parku Świętego Wincentego Paula. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krowodrza zwraca się z apelem do Zgromadzenia Księży Misjonarzy o bezpłatne przekazanie gminie miejskiej Kraków działek nr 382 przez 4, 382 przez 15, 382 przez 25, 382 przez 22 obręcz 4 Krowodrza i włączenie ich do granic Parku Świętego Wincentego Paula. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Przekazanie powyższych działek ma na celu uporządkowanie stanu prawnego Parku Świętego Wincentego Paula. Tak jak wspominałem przy poprzednim projekcie uchwały, tutaj wiele działek należy do Zgromadzenia Księży Misjonarzy i stanowi większą część tego parku, aby ten stan własnościowy został zhomogenizowany w tym zakresie, żeby stał się jednolity i gminny. Należałoby doprowadzić do takiego stanu, żeby cały park był własnością gminy i dlatego taki apel do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, aby właśnie to jest duża część tego parku, tak jak wspominałem, ta wielka działka tutaj, ten trójkąt tu, tutaj ten cały długi pas, to są wszystko działki należące do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, no a przeznaczenie jest ich parkowe, także pozostawanie w takim stanie własności no nie ma uzasadnienia. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 11 głosach za, jednym wstrzymującym uchwała została przyjęta.